Michał Koterski, aktor, prezenter telewizyjny, ale przede wszystkim tata i partner. Kilka lat temu zawierzył swój los Jezusowi i z nim rozpoczął drogę wyjścia z uzależnienia. Nową kartę w swoim życiu nazywa Darem od Boga, a o wszystkim, co go do tego momentu doprowadziło, opowiedział w książce To już moje ostatnie życie, która w ciągu kilku miesięcy stała się bestsellerem. Posłuchajcie historii Michała. Michał, bardzo miło mi powitać Cię w programie Nawróceni. Dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie. Dzień dobry. No jak to jest z tym nawróceniem u ciebie? No powiem tak, no, nigdy nie byłem odwrócony, więc nie mogę być też nawrócony. To, to jakby też w mojej książce jest opisane, że ten w moim przypadku akurat wydaje mi się, że Bóg był mm, zawsze w moim życiu. No chyba to się brało stąd, że gdzieś od dziecka czułem się samotny i gdzieś podświadomie Miałem takie poczucie, że ktoś na górze jest. No w naszej kulturze i w naszej tradycji, w wychowaniu takim, jak ja się wychowałem w moim pokoleniu, to wszyscy byli takimi osobami, jak to się mówi może nie wszyscy, ale większość wierzący, nie praktykujący, i w tej świadomości się wychowałem. I jako dziecko. Hmm, no, które miało jakieś tam trudne dzieciństwo i które było dotknięte uzależnieniem mm, mojego ojca, no po prostu odczuwałem taką samotność i do tego Boga się w dzieciństwie zwracałem. Myślę, że to w ogóle generalnie w świadomości człowieka wiara w Boga jest naturalnie to się dzieje po prostu z różnych względów y, potem y, na swojej drodze ludzie to odrzucają i rzeczywiście niektórzy się nawracają a niektórzy w ogóle jak to dzisiaj jest w modzie wypisują się z kościoła czy są przeciwko wierze czy w ogóle y, są jakby anty i uważają to za jakąś taką zabobony czy za ściankowość i tak dalej i tak dalej no, ja generalnie często Często się mówi o moim nawróceniu, szczerze mówiąc, no wkłada się mi znaczy, ale to generalnie to, jak to się mówi, ludzie lubią tworzyć legendy, które nie, często nie istnieją. No, w sumie to chyba pierwszy raz pokusiłem się na to, żeby, żeby, żeby zdementować to. Nigdy nie byłem odwrócony i, i nie, nie mogę być nawrócony. Bóg w moim życiu zawsze był, tylko. Tylko po prostu ta relacja była może płytsza, może inna, może na pewnym etapie opierała się na jakimś zakłamaniu, nieszczerości, a, a teraz opiera się na jakiejś szczerości, większej intymności, większej świadomości. To kiedy wydarzył się jakiś taki moment przełomowy w Twoim życiu, że zdecydowałeś się właśnie, no bo wybór wiary to jest właśnie ta decyzja, na to, żeby tę wiarę pogłębiać? Czy wydarzyło się coś takiego niezwykłego? Znaczy, takich momentów w moim życiu było dużo. No to, bo oczywiście, gdzieś ja rozumiem skąd jest to Twoje pytanie, z tego, że moje życie się zmieniło od 8, 8 lat temu, ale tak jak mówię, no, jednym z pierwszych takich momentów w moim życiu, kiedy można by powiedzieć, że pogłębiałem swoją wiarę, to było to, kiedy byłem w podstawówce, zakochałem się w dziewczynie, która była o klasę wyżej. Ja byłem takim dzieckiem wysofanym, nieśmiałym, wstydliwym. Ona miała ogromne powodzenie, no, a ja byłem w niej na maksa zakochany i wyczaiłem, że w niedzielę na dziewiątą chodzi do katedry, jestem z miasta Łodzi namsze i po prostu no to też odbieram jako pogłębianie wiary, co prawda może chodziłem dla niej, ale gdzieś dzisiaj sobie myślę, że też Bóg w jakiś sposób mnie zaprosił. Jak nie tak, to zaprosił mnie przez miłość do do drugiego człowieka. I ja mimo, że bardzo lubiłem spać i wysypiać się do dwunastej, a tym bardziej w niedzielę, gdzie można było robić to bezkarnie, to jednak wstawałem, chodziłem na tą dziewiątą, żeby móc na nią popatrzeć chociaż. A przy okazji rzeczywiście gdzieś, gdzieś zbliżałem się do Boga i gdzieś Odczuwałem taki niesamowity spokój. Niedawno jakiś czas temu yy, robiłem film w Łodzi, i akurat kamper cały, kamp filmowy był naprzeciwko tej katedry i byłem tam w kościele i sobie przypomniałem te, te ławeczki i te miejsca. I też odczuwałem ten, ten niesamowity spokój, ten kontakt z dzieciństwa. No, tak jak mówię, rzeczywiście 8 lat temu wydarzyło się coś takiego, że ja po prostu poprosiłem Boga o pomoc z pełnej szczerości dotyczącą mojego uzależnienia I, 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 i rzeczywiście zdarzył się taki cud. Ale tak jak mówię, Bóg w moim życiu był zawsze. Nie chcę tego oddzielać, nie chcę iść w tą stronę, że... Osiem lat właśnie w stronę tego nawrócenia, bo mi się to ciągle wkłada, a tak nie było. No Bóg był w moim życiu zawsze i zawsze w trudnych momentach się do niego zwracałem. E, jak miałem jakieś problemy, to się modliłem do Matki Boskiej i mówiłem, Matko Boska, proszę cię e, napraw wszystkie te moje problemy, a ja się zmienię. Oczywiście z tyłu w głowy miałem, że niech ona tylko naprawi, to ja już potem pójdę w długą. No i ta Matka Wózka bardzo cię mocno y, pociągnęła, no bo trafiłeś do Medjugorje i to też jest takie miejsce kultowe, które tak. przerodziło się na rozlewanie tego dobra dalej. Tak, no jak to się mówi, jak wiele osób powtarza, wielu kapłanów powtarza, że przyjeżdża się tam na specjalne zaproszenie Matki Boskiej i myślę, że rzeczywiście to był taki moment przełomowy w pogłębianiu relacji, bo, bo rzeczywiście wtedy byłem około czterech lat trzeźwy i i nigdy wcześniej nie modliłem się na różańcu o wielu 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 rzeczach nie miałem takiej świadomości byłem tam z ludźmi z którymi Potem założyłem wspólnotę, która nazywa się Królowa Pokoju. Eee, I dzisiaj już tak ta wspólnota się rozrosła, że nieraz się śmieję, że tam przychodzę, już nie poznaję tych ludzi. I mało kto wie, że ja ją między innymi zakładałem z Tomkiem Kawiorskim, z Olą i z Zagnieszką Kawiorską. Eee, no ale tak to właśnie działa: to się pewne rzeczy robi, a potem się je oddaje. I, i broń może nie uzurpuję sobie teraz prawa, żeby tam rządzić, tylko sobie Śmieje się zawsze w duchu do siebie, jak to świat jest skonstruowany: że, że gdzieś człowiek zasiewa jakieś ziarna, a potem inni już to dalej rozbudowują. W książce napisałeś takie zdanie, że filmy Twojego taty wpływały na życie ludzi i dawały dobro, a Ty tworząc właśnie wspólnotę, też. Czy masz takie poczucie, że ty też właśnie dajesz dobro innym ludziom? Ja też jestem w tej wspólnocie, więc to też jest takie dokładnie namacalne w działanie przez twoją osobę tego działania Boga. Mam takie poczucie, że ja jestem totalnie narzędziem w tym, że to im dłużej żyję na tym świecie, to tym bardziej mam świadomość, że mniej ode mnie. Zależy. No, kiedyś mi się wydawało, że to tak dużo ode mnie zależy. Dzisiaj wiem, że mało co ode mnie zależy, i rzeczywiście gdzieś tam jestem narzędziem w rękach tego Boga, bo tu rzeczywiście historia powstania tej wspólnoty tak naprawdę pokazuje, że z największego zła może powstać największe dobro. I, i, i kiedy pojechaliśmy do tego Meczu meczugorię i no dużo się wydarzyło fantastycznych rzeczy. Tak jak mówię, nie umiałem czy nie umiałem. Nie chciałem nawet modlić się na różańcu, bo mi się wydawało. Że ja mam taką swoją intymną, wyjątkową relację z Bogiem, że nie chcę, żeby mi ktoś narzucał i mówił, jak ja mam z tym Bogiem rozmawiać. Zresztą zawsze taką byłem osobą, że mnie to wnerwiało. Jak mi ktoś mówił, co ja mam robić, to ja zawsze robiłem inaczej. No, o tym pamiętam na spotkaniach z młodzieżą, że nigdy im nie mówię, słuchajcie, a róbcie tak albo róbcie tak, bo jak mi ktoś tak mówił na pogadankach, to ja sobie myślałem, o i właśnie jak on wyjdzie, to ja zrobię dokładnie na odwrót. Nie? Więc tego unikam. E, no, i tu w tym meczu gorzej rzeczywiście jeden chłopak mnie zapytał i też jakby Bóg mnie podszedł, czy, czy się modlę na różańcu. Ja mówię, że nie, ale czy chciałbym? I w sumie kuczę, jak mnie tak zapytał, a nie zmuszał, to ja mówię, no może bym chciał zobaczyć. E, potem, no i rzeczywiście się nauczyłem potem też podczas różnych takich konferencji, bo byliśmy tam z, z takim kapłanem Dominikiem Chmielewskim, on cały czas powtarzał, że po powrocie będą owoce, owoce takie, które nam się nie śnią i ja już tyle gadał o tych owocach, że mówię już niech on przestanie o tych owocach cały czas, bo już nie zda się tego słuchać. W sumie nie do końca w to wierzyłem, oczywiście bardzo uwielbiałem jego te konferencje i to mi bardzo dużo dawało i pogłębiało moją świadomość i też relacje z Bogiem, ale jakoś nie wierzyłem w te owoce. A, a jak wróciliśmy gdzieś z tą grupą, która tam była, bardzo się zżyłem. Spotykaliśmy się trochę jak po koloniach, także, że gdzieś w restauracjach i na posiłkach, ale no, tak jak Często powtarzam, nie każdy jest uzależniony. Ludzie, niektórzy do, do kolacji czy na tych spotkaniach pili sobie wino. No i jednego dnia mi to nie przeszkadzało, drugiego nie przeszkadzało, a trzeciego, czwartego sobie pomyślałem, że jest to gdzieś dla mnie jako osoby uzależnionej pewnego rodzaju uzależnieniem. Tym bardziej, że ludzie się nie upijają, nie upodlają, więc nie jest to jakimś takim, no, zniechęcającym obrazem. Tylko właśnie sobie myślałem, kurde, no. Może jednak można, jak mi się takie zaczęły pojawiać w głowie sygnały, no to mówię nie, no tak dalej być nie może. Z jednej strony nie chciałem tracić tych ludzi, których poznałem w swoim trzeźwym życiu i z którymi się zbliżyłem właśnie podczas pobytu w Meczu Gorie. i troszkę Podstępem ich podszedłem i mówię, słuchajcie, no, Dominik ciągle mówił o tych owocach, owocach. Ja mówię, no to chyba nie tak to miało wyglądać, żeby ciągle siedzieć w krajpach i pić wino. No i oni rzeczywiście, bo większość bardzo takich wierzących, praktykujących, no i rzeczywiście udało mi się ich podejść, mówią, no racja, racja. Ja mówię, no to chyba powinno być jakieś rozważanie, modlitwa. No i tak, rzeczywiście, tylko gdzie? Ja mówię, no zapraszam do mnie. I w sumie z tego moje uzależnienia, nieświadomie tak naprawdę powstało coś takiego, że się spotkaliśmy e, w kilkadziesiąt osób, bo to z 30 osób się zmieściło u mnie za jednym razem e, w mieszkaniu. Jedna dziewczyna przyniosła saksofon, ja mam pianino, ktoś przyniósł gitarę i było wspaniałe uwielbienie i rozważanie i, i, i modlitwa na różańcu. I tak powstała wspólnota w sumie od Uza, mojego uzależnienia i, 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 i takiego, jak to mówię, no, że z każdego zła może powstać jakieś dobro. Można byłoby wydawać się, że to przypadek, no, ale jednak Dominik powtarzał, że będą owoce takie, jakie nam się nie śnią. I rzeczywiście Tomek Kawiorski, który współzakładał i potem no, jakby prężnie prowadził tą wspólnotę, to. To miał zupełnie inne plany na życie i mówił, że teraz po, po meczu gory mówił, że firmę rozkręca podróżniczą i tak dalej, a stał się jednym z liderów tej mm, wspólnoty. I wiele małżeństw się związało, i dzieci też, że tak powiem, obrodziło, więc, więc do, owoce były po meczu kory dosłownie i w przelości. Ten wyjazd nawet chyba nazywał się wtedy duchowe tsunami, więc, więc to faktycznie przerodziło się w, w totalną zmianę życia wielu osób. I twojego też, no bo tak naprawdę od tamtej pory też zacząłeś trochę ewangelizować. Generalnie, od kiedy 8 lat temu uklęknąłem i po 23 latach takiego no, yy, obsesji, uzależnienia i jakby no, codziennego zniewolenia przez substancje, jakimi są narkotyki czy alkohol, i niemożności uwolnienia się, bo, bo, bo jakby byłem na różnych terapiach, w ośrodkach. Ja dzisiaj oczywiście też tego nie mówię, bo często gdzieś to, to, to wychwytują, ludzie jakby nadają. To, że to wszystko dzięki Bogu. Okej, okay, ja chcę podkreślić jedną rzecz: że Bóg dał nam wszystkim wolną wolę. I to nie ma takich cudów, że, o, dobrze, Bóg może podać ci rękę, ale ty musisz wykonać ciężką pracę. Wiele ludzi do, dostępuje pewnej łaski, tylko tą łaskę roztrwania, i potem się dziwi, że, nie wiem, na przykład zdradzili partnera, albo, albo wrócili do uzależnienia. To nie ma tak. To trzeba na wszystko ciężko zapracować. Oczywiście ja wierzę w to, że Bóg zawsze poda Ci rękę, kiedy się do Niego zwrócisz w czystości serca. Ale potem to trzeba pielęgnować. Nad tym trzeba, temu trzeba poświęcić czas. Trzeba na to, to, to jakby... Hmm, hmm, hmm. Ochraniać w jakiś sposób. No i, i tak jak mówię, ja 8 lat temu, kiedy poprosiłem o to, żeby Bóg mi odebrał tą obsesję picia i brania, i ten cud się stał, to rzeczywiście włożyłem ogrom ciężkiej pracy. To znaczy, wiedziałem już, że jest coś takiego jak mitingi dla anonimowych alkoholików, dla anonimowych narkomanów, że są terapie i na te wszystkie mitingi chodziłem, zrobiłem tak zwane 90 mitingów w 90 dni, czyli chodziłem na nie codziennie i już wtedy w w jakiś sposób ewangelizowałem swoją postawą, tym właśnie, że, że nigdy się nie wstydziłem o tym mówić. Dzisiaj pełno ludzi do mnie mówi: Oj, gratuluję panu odwagi, że pan tak mówi o Bogu w dzisiejszych czasach i w pana środowisku, że to jest niemodne. Ja powiem tak, jakby nie budowałbym aż takiej rangi tego, bo to jest nieprawda, że w moim środowisku to jest niemodne. Po prostu to jest tak, jak piłem, to mi się wydawało, że wszyscy piją, a dzisiaj jak nie piję, to jest pełno ludzi ku mnie, którzy nie piją. Jak rozwijam swoją wiarę, jest pełno ludzi, którzy wierzą i w moim środowisku jest bardzo dużo ludzi, którzy, którzy wierzą, ale nie każdy. Musi chcieć gdzieś tym emanować i o tym opowiadać, i może gdzieś to być w intymności, i ma do tego pełne, pełne prawo. Więc tak jak mówię, ja, jakby taką łaską zostałem otoczony i przez to, że wielu moich bliskich, znajomych których i przyjaciół, których spotykałem w ośrodkach dzisiaj, po prostu nie ma, nie żyją, e, 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 odeszli z tego świata. Czułem się w obowiązku mówienia o tym, że, o tym cudzie, o tym cudzie, który, który się wydarzył w moim życiu i, i, i to nie wynika z odwagi, to, po, to wynika z jakiejś takiej po prostu obowiązku, że mi się udało, że jest taka szansa dla każdego, że wystarczy chcieć. Nawet dzisiaj do mnie jakiś chłopak napisał, że zapił i w ogóle, kurde no, się nie ma co nad sobą użalać, to po prostu się trzeba na coś zdecydować. Jestem święcie przekonany, że jeśli w czystości i szczerości serca zwrócisz się do Boga e, e, w takiej oczywiście dobrej intencji, nie pomocy w walce o swoje życie, to Bóg na pewno nie zostawi cię w tym samego. I rozpoczęłeś teraz swoje ostatnie życie. No, tak. Kurczę, śmiałem się z tego, bo to y, ten tytuł nadał o wydawnictwo znak, i jak na początku mi to wysłali ten tytuł, to mówię, kurde, nie no, ludzie, przyszedłem ja dopiero 43 lata, jeszcze nie umieram. Tak to zabrzmiało to ostatnie życie, ale gdzieś moja partnerka do mnie mówi, słuchaj, no, wiesz, ty masz, i to do mnie przemówiło, bo na początku nie chciałem, żeby taki był tytuł, nie? Mówię, kurde, już mnie uśmiercają na samym początku. Książki, ale ona mówi: Słuchaj, ty masz w nazwisku kot Erski, no to jak tylko kot masz dziewięć żyć, osiem już wykorzystałeś i to jest rzeczywiście Twoje ostatnie życie. I powiem szczerze: ostatnio oglądałem z moim synem bajkę Kot w butach. Która jest niesamowita i, i bardzo taka wzruszająca dla mnie, i bardzo bliska mojemu sercu. I właśnie kot w butach dowiaduje się, że ma już swoje ostatnie życie, co powoduje w nim, że zaczyna doceniać, co w życiu tak naprawdę jest war ważne, jakie wartości są najważniejsze. Wcześniej, kiedy miał tych żyć wiele, i to też tak było w moim życiu, kiedy wydawało mi się jako młodemu człowiekowi, że jestem niezniszczalny, że mogę pić i ćpać ile chcę. I nic nie jest w stanie mnie zabić, że mogę żyć na krawędzi, i właśnie te życia jakby wykorzystywałem, i wiele razy myślę, że, że umierałem tak naprawdę za życia, ćpając, czy pijąc, czy, czy upadlając się, to, to w pewnym momencie stanąłem w obliczu. Właśnie 8 lat temu, że to jest już moje ostatnie życie. I kiedy sobie to uświadomiłem, że te wszystkie szczęśliwe losy z kapelusza zostały wyciągnięte, zacząłem doceniać, co w życiu jest naprawdę ważne czyli relacja z Bogiem, za którą idzie relacja z samym sobą, bo, 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 bo pijąc czy zażywając po prostu nie lubiłem samego siebie i też gdzieś w terapii dowiedziałem się, że to nie jest choroba substancji, tylko choroba emocji, nie radzenia sobie z emocjami. Ja rzeczywiście sobie z tymi emocjami, emocjami nie radziłem. Też. Jakby świadomość tego ostatniego życia dała mi takie poczucie, że ważne są relacje z ludźmi, że ważna, że najważniejsza w życiu jest rodzina. Zapragnąłem chcieć mieć dziecka. wcześniej takich pragnień nie miałem, być w związku i, i tak dalej. I też zrozumiałem po jakimś czasie, że moje życie to nie jest tylko życie dla siebie, nie? że nieważne jaki zawód wykonujemy, to że generalnie każdy z nas jest Powołany do jakiejś służby drugiemu człowiekowi. A wcześniej mi się wydawało, że w sumie to jestem taki wyjątkowy, i że uprawiam taki wyjątkowy zawód, i że w sumie to wychodzę na scenę i wszyscy to powinni mnie podziwiać, a potem spotkałem takiego księdza na swojej drodze, który mówi do mnie który zresztą był bardzo śmiesznym księdzem, tak fajnie zawsze opowiadał, bo był kapelanem więziennym i, z, i od tamtej pory w ogóle, kurde, zawsze już każdy ksiądz będzie mi się kojarzył z Batmanem, bo on zawsze mówił, że jak leciał do więzienia, to cały kryminał tam walił i mówi: Batman leci! I to zawsze mnie śmieszyło. I jego też śmieszyło. No i, i, i właśnie mówił, że Batman leci do, do więzienia. I, i, I on kiedyś mnie zapytał, mówi: Słuchaj, Wisiek, a ty się modlisz przed, przed, przed spektaklami, i tak dalej, czy tam przed swoimi zawodowymi e, 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 jakimiś wydarzeniami. Ja mówię nie, no po co mam się modlić? Rano się modlę i wieczorem się modlę, bo jakby gdzieś usłyszałem na jakimś mitingu dla uzależnionych, że z doświadczeń uzależnionych wynika, że każdy, kto się pomodlił, nigdy nie wrócił do uzależnienia. A on mówi, no zobacz, jak ci najwięksi chociażby piłkarze, czy Ronaldo, czy Neymar, e, e, zawsze kiedy cały świat w sumie na nich patrzy, zawsze przed wejściem na boisko czynią znak krzyża i dziękują za to, że mogą wykonywać taki zawód i służyć drugiemu człowiekowi. I ja sobie uświadomiłem, że mój zawód jest przede wszystkim służbą. I przed każdym spektaklem klęczę na kolanach, modlę się. I, 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 I tak, proszę Boga o to, żeby w, nawet czy jestem w dobrym, czy w złym stanie, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę, bo wiem, że ludzie ciężko pracowali cały tydzień na bilet, który nie jest tani, żeby przyjść, troszkę odetchnąć, oderwać się od problemów, a ja jestem powołany do tego, żeby nie tam błyszczeć, tylko żeby dać im tą radość. I zupełnie inaczej zaczęło mi się pracować. Czy ja służę każdemu i każdy z nas? Powołany jest i powinien, moim zdaniem, żyć w poczuciu takiej służby, bo wtedy żyje się lepiej. No, na pewno ją udajesz, i też y, książka, którą napisałeś, y, jest wielkim świadectwem tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tylko, tak jak wspomniałeś wcześniej, ta praca, którą musisz wykonać, jest potrzebna do tego, żeby te relacje z Bogiem zbudować na nowo. Tak, praca jest potrzebna, i tak jak mówię, właśnie do tego, bo, bo gdzieś to mi zginęło. Ten chłopak dzisiaj do mnie napisał z takim żalem, i użalaniem się, że o Jezus znowu zapił. Ja to rozumiem, to są bardzo trudne momenty, też nieraz byłem w takim momencie. No ale tu się nie ma co użalać. Na poczuciu winy jeszcze nikt nigdy nic nie, nie zbudował. Tu jest opisana taka relacja z chłopcem, który dzisiaj już ma 17 lat, z Piotrusiem, którego doświadczyła choroba jaką jest rak. I powiem szczerze, kiedy go poznałem, i do dzisiaj, kiedy jestem z nim w kontakcie, on nigdy na so, nad sobą się nie użalał, mimo że on nie do końca ma wybór, nie? w sensie takim, że m, uzależniony zawsze może zmienić swoje życie. A ktoś chory na raka rzeczywiście gdzieś jest zdany na wolę Bożą, nie, nie ma na to wpływu i on nigdy nad sobą się nie użał. Jego postawa i to, jak żył, po prostu pokazywała mi, jakim można być człowiekiem. Dwunastoletni chłopiec uczył mnie w jakiś sposób, na pewnym etapie mojego życia, jakim można być człowiekiem nieskupionym na sobie i, i nie, ży, nie żyć w tym egocentryzmie i egoizmie. Kiedy, kiedy stoi się w obliczu śmierci, i zawsze w nim mnie to ujmowało, kiedy ja gdzieś właśnie się tam użalałem nad sobą, a on mało tego, że, że, że nigdy nie zapłakał, nigdy nie, 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 no nie wyklinał jakby pana Boga, to zawsze mówił, że wierzy w Boga, że kocha w Boga, że w sumie żyje dla innych, że wszystkie pieniążki, które dostaje, to zbiera, żeby móc się spotkać z zdolnymi i kupić. Im jakiejś rzeczy i że całe swoje przek kieszonkowe yy, przekazuje na, na pomoc innym ludziom. Kurde, zawsze było to dla mnie jakimś takim, sobie myślałem, ile można się nauczyć od dwunastoletniego dziecka. Więc, więc dzisiaj mam takie poczucie, że tu się nie ma co, co użalać, tylko po prostu trzeba, trzeba działać. No, życie jest takim pięknym darem, że naprawdę no, nie warto go roztrwonić. Na takie głupoty. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, Michał. I nie dużo dobra, tak jak robisz to do tej pory. Dziękuję.